Trenerze, dwie wiadomości po tym meczu. Dobra jest taka, że wreszcie zwycięstwo, to przełamanie, które buduje, no ale też bardzo negatywna, bo Klaudia Miłek boisko opuściła z urazem. Wiadomo już coś na temat jej stanu zdrowia? No niestety, wygląda to na poważny uraz więzadłowy. I tak jak padło tutaj, smak słodko-gorzki, chociaż bardzo potrzebne było nam to zwycięstwo, mocno wybiegane i po takich negatywnych wynikach na pewno dzisiaj to wejście w mecz mieliśmy trudne, ale zespół pokazał, że jeszcze wciąż wierzy i że potrafimy zagrać również na Zielonej Morawie kilka fajnych akcji, z czego padły bramki. Przed meczem zaskoczył trener kilkoma nieoczywistymi zmianami w składzie. Skąd takie akurat wybory? No i jak drużyna na to zareagowała według trenera? Według mnie na pewno te moje wybory dzisiejsze nie były przewidywalne. Miało to też na celu takie lekkie wstrząśnięcie zespołem i pobudzenie do stanu sprzed meczu pucharowego. Na pewno zawodniczki, które dzisiaj zagrały, i Gliszczyńska, i Sikora, i Litwiniec, pokazały się z bardzo dobrej strony, ale też wchodzące dodały nam pewności siebie i Oliwia Rapacka zdobyła piękną bramkę, co również miało olbrzymi wpływ na wynik końcowy.